Nadziei przede wszystkim nie można mylić z naiwnością. Trudno mi osobiście znaleźć jakąś mocną granicę między nadzieją a wiarą w to, że to, co robimy, ma sens i że warto działać w taki, a nie inny sposób. Siłę codziennie daje mi pewna postawa, która wydaje mi się, że jest wyborem. Czasami myślę, że ten wybór jest trochę pójściem na łatwiznę, a jednocześnie chyba nie potrafiłabym znaleźć sił, żeby cokolwiek robić w życiu i aktywnie w nim uczestniczyć, jeżeli nie działałabym na rzecz tego, co ja osobiście rozumiem jako trochę lepsze jutro. Pewnie nie jest to wizja podzielona przez wszystkich na świecie. Dla każdego ta wizja lepszego jutra jest pewnie czymś innym, ale ta moja osobista, prywatna jest tym, co pozwala mi codziennie działać. Myślę, że każdy ma jakąś swoją małą odpowiedzialność na te życie, żeby się rozwijać, żeby pracować nad sobą, żeby przede wszystkim być dla siebie dobrym i łagodnym i zacząć od siebie. Dopiero jak wybaczymy sobie wszystkie rzeczy i pogodzimy się sami ze sobą, wydaje mi się, jesteśmy gotowi na to, żeby dawać konstruktywne, dobre i wspierające działania i rzeczy na zewnątrz.